Dzień dobry, mam na imię Jarek. Jestem z Polski, mieszkam w Anglii. Odnośnie Waszego pytania, drodzy kochani widzowie, słuchacze, rodzino świetlista, czy to działa, czy nie działa? Jak to działa? Z mojego punktu widzenia, z mojego doświadczenia teraz już stwierdzam w 100%, że to działa. Jak najbardziej to działa. W jaki sposób to działa? Jak to działa? Po pierwsze, trzeba o to dbać, trzeba to pielęgnować i trzeba oczywiście tego chcieć. Ale to chcenie musi wyjść stąd, oczywiście, nie stąd, bo my nie jesteśmy tym, co tutaj tak stara się nami sterować. My jesteśmy tu. Tu jest nasza energia. Tu my jesteśmy, nie to. Ten gościu w okularach. To jest tylko mój pojazd. A w jaki sposób to działa? Jeżeli się oczywiście o to dba. Więcej się widzi, więcej się rozumie, więcej się słyszy, więcej się odczuwa. Wszystko jest inne. Inaczej to można zrozumieć. No jest całkowicie inaczej. Znając siebie kiedyś, jaki byłem i teraz, to tak jakbym się odwrócił 360 stopni. Taką zmianę czuję. Ale to oczywiście tego trzeba chcieć. To nie ma tak, że oczyści mnie Gracjana i będzie gitara. Tak to nie działa. Tak to nie działa. Ale żeby to stwierdzić, to potrzeba naszego ziemskiego czasu, czy to działa, czy nie działa. Ja po tych 2,5, prawie 3 latach stwierdzam, że to działa. Wy mnie nie znacie, jaki byłem kiedyś. A jaki jestem teraz. Także, jeżeli będziecie tego chcieli, to będzie to działało. To będzie tak działało, że się za głowę złapiecie, że to jest niemożliwe, że tak to działa. Oczywiście każdego zachęcam do tego, żeby to zrobił. Ale jeżeli tylko chce, jeżeli tak sobie chce, to niech tego nie robi, bo to jest bez sensu wydatek zbędny pieniędzy. Bo to może być coś takiego, że Gracjana z Rafaelem wam pomogą w tym. A wy sobie powiedzmy, nie wiem, gdzieś pójdziecie, coś porobicie, wrócicie, pójdziecie sobie spać, przyjdą panowie w kapturach, w nocy, zajdą do sypialni i pozakładają z powrotem te chipy. A wy będziecie wciąż myśleli, że Gracjana was oczyściła. A wcale tak nie będzie, bo pozakładają. I dalej oni będą wami sterować, i oni będą wam myśli wrzucać. Także trzeba o to dbać. Naprawdę o to dbać. A jak już się zacznie dbanie, to już nie ma odwrotu od tego. Takie to jest fajne. Bo my tym jesteśmy, a my jesteśmy fajni. Także kochana rodzino świetlista, oczyszczajcie się. Ale musicie tego chcieć. Chcieć stąd. Bo my tutaj jesteśmy. Czy jak chcemy stąd, czyli ja tego chcę. A jest tak teraz ze mną, powiedzmy, nie będę tak się otwierał za bardzo, bo to jest moje, ale tak dla was powiem tak, w takim małym sekrecie, że warto. Warto, naprawdę warto. A sami zobaczycie. Więc co mogę powiedzieć jeszcze? Pozdrawiam tych wszystkich, co byli u Gracjany, co doznali tego. Ja akurat miałem bardzo trudny, bo ja nie doznałem tego. Nie otworzyłem tych drzwi magicznych naszych do domu. Nie udało mi się otworzyć tych drzwi.
Ale ja wiem, że te drzwi są otwarte dla wszystkich. Pozdrawiam Was serdecznie. I tak już na koniec, podsumowując, bardzo gorąco tu ode mnie, od mojego serca energetycznego, serdecznie chcę podziękować dla Vesiusa, dla Auris, dla Simon, dla Rafaela. Serdecznie Wam dziękuję, kochana rodzino. Bardzo Wam dziękuję. A teraz uczucia mnie wzięły i zacznę sobie, popłaczę sobie. Serdecznie Was pozdrawiam. Jarek.